Cześć wszystkim, znowu Płynę 7, a to dalszy ciąg Arkanum. Cóż, poidentyfikowałem wszystkie rzeczy, no i możemy się przyjrzeć, co to za złom tu zebraliśmy. Pierwszy ten hełm okazał się być mistycznym hełmem, całkiem z dobrymi statystykami obronnymi, więc go sobie wziąłem. Tego nie potrzebujemy już. Sztylet, który kiedyś tam znaleźliśmy, okazał się sztyletem szybkości. W sumie moglibyśmy go zatrzymać, ale po co? Że moglibyśmy komuś zwykły sztylet zamienić na sztylet szybkości. W sumie nawet nie jest aż taki dobry. Więc goodbye. To okazało się, że być zwykłą laską, a to jest laska szamana. Ma ona 20 użyć oraz rzuca większe leczenie, przywołanie zwierzęcia oraz regenerację. Więc to sobie może nawet zatrzymamy. Prawdopodobnie tak tego nigdy nie użyję, ale okej. No sztylet, wyrzuć to. Po co ci to? Ponadto ta zbroja okazała się być przeklęta, więc na nic ona się nam nie przyda. I jeszcze ten łuk, który kiedyś tam znaleźliśmy. To jest magiczny łuk, tylko drobny bonus do obrażeń, więc nic cudownego. No to jest tajemniczy topór. Jak widzicie, ma bardzo ładne statystyki, zwłaszcza obrażenia. Ponadto ma 16 punktów many, więc będę teraz go używał. Co prawda wymaga 13 punktów siły, ale za parę poziomów tak zamierzam to zdobyć. Komu przekażę moją wysłużoną katanę? Ty chcesz, Magnus? Nie. Virgil, ty chcesz? Nie. Tak, ty już masz swój mistyczny topór. Raven, może ty chcesz katanę? Nie. Nikt nie chce zapewne mojej katany. No to Varomon potrzyma. Pozbędę się tego sejmitara brzydkiego. Tak, mamy też ten tajemniczy miecz oburęczny. On ma również fajne statystyki, ale wymaga więcej siły. Więc jego nie będę jeszcze używał. Dobra, to sprzedam. To sprzedam. W sumie ile on więcej wymaga? W sumie tego topora jednorącz pewnie mógłbym teraz używać, tak. Mógłbym. On... dwurącz wymaga 16 siły, jednorącz wymaga 20. A w sumie aż tak dobrych obrażeń nie ma. 4 do 16 plus 16. 4 do 16... no. Dziwne. Ma dużo więcej zmęczenia. Ale poza tym obrażenia ma gorsze. Więc ten topór też jest całkiem fajną opcją. Póki co. Dobra. Trzymaj to z powrotem, Warmo. I cóż. To chyba wszystko. No, przejrzę jeszcze ekwipunek. Czy czegoś nie zapomniałem? Tak, Virgil dostał wszystkie te eliksiry. Pewnie prędzej czy później je pozużywa. A, jeszcze ten łuk. Teraz go opylimy. Dobra, i zarobiliśmy trochę gotówki. Wyszliśmy na plus po naprawach. Więc jest spoko. A właśnie jeszcze. Brakuje mi mocy magicznej, żeby kompletnie używać tego toporu. Ale dobra. I tak jest za bardzo fajny. Dobra, więc jesteśmy chyba już gotowi, żeby wybierać się na Thanatos. Porozmawiamy do Pita. Mam nadzieję, że wszystko zostało już załatwione. To jedno zadanie z rodziną trochę mnie niepokoi, bo niby nie jest jeszcze oznaczone za ukończone. Ale z pewnością wszystko będzie ok. Nie ma się co martwić. Zapas. Okej. Chcę przetestowania nowego miecza. Lub zbyt dobrych towarzyszy. O, znacznie lepszy refleks ode mnie. No i znowu nie zdążyłem. Dobra, nieważne.
Okej, może teraz. Trafienie krytyczne, ale nie pojawiło się za ile. Albo nie zauważyłem. Jeżeli by zauważyliście, to przewincie film i sprawdźcie. Dobra. Wiecie co? Na wszelki wypadek, gdybym chciał kiedyś spróbować go pokonać jednak, sobie zrobię nowy save. On chyba zniknie po tym, jak spełnimy te zadania. Tak! Wszystko załatwione! Chłopcze, to niesamowite! Nigdy nie sądziłem, że ci się uda! Nigdy nie śniłem, że pewnego dnia uwolnię się od tej cholernej klątwy! Dziękuję ci z głębi mego pirackiego serca! No, dobra, skapit. Wracając do sprawy statku... Okręt jest twój! Rób z nim coś się żywnie podoba! Tam, gdzie teraz zmierzam, już mi się nie przyda! No, dobra, dzięki ci, Pit. Powodzenia! I nawzajem, chłopcze! Nawzajem! I poszedł sobie. Dobra, mamy okręt. Więc żeglujmy. Mamy też załogę. W większości była już na morzu, więc z pewnością dadzą sobie radę z pilotowaniem. A, poczekajcie. Przez przypadek wczytałem grę. Dobra, jeszcze raz. Chciałem się upewnić, że przez przypadek nie zatrzymałem. Dobra. Skręcamy w stronę Thanatos. No. Okej, dobra. To była całkiem szybka i bezbolesna podróż. A to... Daje się całkiem przyjemna wyspa. Są palmy różnokolorowe. Różne rzeczy. Rzeczy. Dobra, przyjrzyjmy się mapie. Co ja tu miałem znaleźć? Jeszcze raz. A tak, mam znaleźć Nasruddina. Tylko jak? A, to jest jakaś beczka. O, książka. Przeczytajmy ją. Odbyłem już kilka wypraw w głąb wyspy. Wyspa ma trafną nazwę. Dziękuję bogom za Smitehersa, mojego wiernego przewodnika. Już kilka razy ratował mi życie. Jestem pewien, że plemię Ashlak nadal żyje na tej wyspie i zamierzam to udowodnić, potwory czy nie. Znalazłem pozostałość starej siedziby, ale wydaje się niezamieszkana od kilku lat. Nie byłem w stanie wyjaśnić, dlaczego dawni mieszkańcy opuścili to miejsce, chociaż znalazłem kilka ważnych artefaktów. Piszę to, bo ja i Smifers leżymy ciężko poranieni gdzieś w sercu dżungli. Dzisiaj spotkaliśmy dzikie stworzenia. Smifers został poważnie ranny, niż ja, ponieważ narażając siebie odganiał ode mnie bestię. Odpaliśmy atak, lecz jakim kosztem? Udało mi się zaciągnąć go do zarośla, gdzie będziemy raczej bezpieczni przez jakiś czas. Smifers umarł dzisiaj w Maligmie. Boję się, że mój czas też się wkrótce dopełni. Cóż za ironia losu. Dzisiaj znaleźli mnie ludzie, których to ja miałam odnaleźć na tej wyspie. Świadowcy plemienia Ashlak napotkali mnie wypatrującego śmierci. Zanieśli mnie do pozowiska i tam poszedłem do siebie. Przeciwnie do mych oczekiwań, zamieszkujący wnętrze wyspy, a nie wybrzeże. Najbardziej oszukujące jest to, że na tej wyspie żyła wcześniej inna cywilizacja. Ashlagowie złożyli swój dom na ruinach wielkiej zapomnianej cywilizacji. Okej, lokalizacja plemienia. Ashlagowie powitali mnie jak członka swego plemienia i potraktowali jak ważnego gościa. Zostałem wzajemniony w ich sekretne rytuały i tajemne religijne przesądy. Wydaje mi się, że ich prymitywnej religii zaszły zmiany. Dołączono do niej boską postać lub zjawisko. Nadal mam trudności z ich językiem mówionym, które podobno pojawiło się gdzieś na wyspie. Czyżby Nasruddin? Okej, czytajmy dalej. Przekonałem wodza plemienia, by pozwolił mi pójść z nimi na pielgrzymkę w celu złożenia darów nowemu bogu, którego określiłem jako boga Thanatos. Mogłem już też rozeznać się, gdzie ów domniemany bóg rezyduje. Wróciłem do mojego pierwotnego obozowiska, sponsor członka plemienia, żeby zostawić ten dziennik. Jeżeli coś mi się stanie, ludzie będą wiedzieli, że udało mi się odnaleźć mityczne plemię Ashlak. Okej.
Miło z jego strony. Kto trzyma książki? Jormund? Ty trzymasz książki? Tak, no to patrzymy też tą. A, dobra. Wygląda na to, że Nazrudin rzeczywiście tutaj był. Może rzeczywiście tutaj spoczął. Okej, dobra. Może spróbujemy najpierw w tej wiosce plemienia Ashlak. Zobaczymy, co oni nam powiedzą. Okej, 25-27. Lubię już ten topór, powiem wam. Kopię znacznie lepiej niż ta katana. No teraz troszkę gorzej. Ma potwór obronę, to odporność na obrażenia. Nie jest też tak efektywna. Ale i tak jest lepsza niż katana. Trafienie krytyczne za 30 punktów życia. Ta... Już lubię ten topór. Już lubię. Ta... Dobra. Oczywiście sporo potworów żyje na tej wyspie. A to nic dla nas. Jedziemy dalej. Okej. To nie wygląda dobrze. Mieliśmy spotkać jakieś plemię. Okej, stoimy chyba w jakiejś chmurze, która nam zadaje obrażenia? Nie. Okej, poczekajcie chwilkę. Okej, przepraszam za to. Chyba gra mi się zawiesiła. Ta chmura chyba ciągle nas truje. Wiecie co, chyba tutaj się wykonuje zadanie poboczne jedno. To polega na obiciu pewnej bestii. Ale możemy już je teraz wykonać. Ponieważ znajduje się tu trochę krapu magicznego, nie magicznego, wszelakiego. Okej, tam się już pewnie skończyła ta chmura. Okej, jakiś niezidentyfikowany pierścień, fajnie. I rzeczy. Trzymaj rzeczy. A Warmor, możesz podtrzymać mi tarczę, na razie nie będę z niej korzystał. Dopóki nie dobiję 13 punktów siły przynajmniej. Dobra. Dobra, poszperajmy tutaj. Skoro możemy. Nie widać nic ciekawego. Ale słychać coś. Tak, ciekawe rzeczy. Ciekawe odgłosy tutaj się wyda. Są wydawane tutaj w dżungli. Okej, dobra, w tą stronę chyba nie ma nic. To wróćmy tutaj. Wiecie co? Nieważne. Wrócę jeszcze tutaj później. Nie jest to w tej chwili ważne. A chciałbym jeszcze... Chciałbym koniecznie pójść tam. Jeszcze w tym odcinku. A jeszcze troszkę czasu mi zostało. Raven, lecz się. Lecz się. Kto nie widzi celu? Gro. Dobra, jesteśmy na miejscu. I co my tutaj mamy? Oczywiście tu jest jakieś przejście. A gdzie jest ten grób? Którego szukamy?
Wow, ale szybko nawalam tym toporem. Serio. Poważne sprawy. Wytrzymałe te małpki. Muszę to wiedzieć. I głośne zdecydowanie. Znaczy bym się spodziewał, że po jednym ciosie takiego topora, co ja go dzierżę, to powinny się porozwalać na kawałki, a nie jeszcze bić się. Okej, kolejny pierścień. Spoko. Fajnie. Kolejna małpka. Niestety już nigdy nie popełnię tego błędu. Całkiem odporne są te małpy na obrażenia. Wracaj małpko, nie masz gdzie uciekać. Chyba rzucę na siebie tarczę, aż te małpki troszkę ranią. Okej. Ciach, ciach, ciach. Idziemy dalej. Co to jest? Większy growat. Teraz jest już troszkę mniejszym growatem. Tak mniej więcej mniejszy o jedną głowę. Jeżeli to można uznać za jednostkę. Okej, tu jest jakaś skrzynia. Splądrujmy ją. Wow! Fajnie wyglądają te zbroje. Niezidentyfikowana mała zbroja. Pomoże ją ponieść. Ty. Też możesz ty ponieść. Okej. Jak wrócimy na ląd, to je zidentyfikujemy. Dobra, tędy. Stos rupieci. Pozbieracie to? Co ja mogę wziąć te... oto lecznicze. Resztę tak naprawdę nie potrzebuję. Dobra. Gdzie mogę jeszcze przejść? Tutaj nie ma żadnego przejścia. Tutaj jest. No to idziemy. Pewnie jakieś małpki będą jeszcze znowu po drodze. Nie myliłem się. Fraloch jakiś. Kolejne małpki. Okej, awans o poziom. Fajnie. Zaraz wydam ten punkcik. Albo i nie. Będę szedł po tych śladach słońca. Może gdzieś dojdę. Tu jest wyjście? Nie. No to szukam dalej. O, tu jest przejście. Okej. Gdzieś doszliśmy. Zdecydowanie gdzieś doszliśmy. I chyba ktoś tu mieszka. Dobra, a gdzie jest grób Nasruddina? Wiecie co? Poszukamy go w następnym odcinku. Ponieważ w następnym odcinku będzie dużo gadania. I co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!